Czwartek minęła 20, to oznacza, że czas na Roberta Bernatowicza, czyli na mnie. Bardzo, bardzo was witam. Trochę wam zazdroszczę, powiem wam szczerze, bo wy to macie po prostu luksusową sytuację. Wy sobie włączacie ten YouTube, kiedy chcecie, albo na przykład o 20, sobie tutaj puszczacie mnie, słuchacie ciekawe historie, najciekawsze moim zdaniem, naprawdę uważam, że to są najciekawsze rzeczy na świecie. Ja się muszę martwić tam, czy gość będzie, czy coś, czy... A wy macie po prostu luksusową sytuację. Tylko tyle wam powiem. Oczywiście mówię to jako trochę żart, no bo wiadomo, że ten YouTube też dla mnie jest jakąś radością dużą. No i tam daję jakieś środki, które też pozwolą mi na życie, więc bardzo wam dziękuję na przykład, że oglądacie reklamy. Przepraszam was za te reklamy, naprawdę przepraszam. Ja po prostu chętnie bym te reklamy tam usunął wszystkie, ale no w tej chwili mam taką sytuację, że jak oglądacie tam reklamy, które się pojawiają, to jakoś mi tam pomagacie, za co też wam dziękuję, bo widziałem takie komentarze wzruszające tam. Panie Robercie, oglądamy reklamy dla pana i tak dalej. Drodzy państwo, Tyle spraw. Dzisiaj będzie o dzieciach. Wiecie co, że ja mam pewien dar. Muszę wam o tym opowiedzieć, ponieważ każdy ma jakieś talenty, tak? No, wy macie talenty, ja mam jakieś talenty, nie wiem tam do czego jeszcze, cały czas się szukam, odkrywam w sobie coś, co ja mógłbym robić w życiu jeszcze, nie wiem do końca. Choć dobiegam już 60, to cały czas nie jestem pewien, co powinienem robić. Chociaż to, co robię, jest okej, bardzo mi to odpowiada. Czyli, a co robię? Zmieniam świat, chcę zmienić świat, ale powiem państwu o moim talencie, który jest naprawdę zdumiewający, zadziwiający. I jest to talent do tego, że po prostu jakiś mam wpływ na dzieci. Słuchajcie, ja bardzo lubię dzieci, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Wiem, że dzisiaj w dobie tych strasznych informacji, no wiadomo, że takie deklaracje są ryzykowne, ale gwarantuję wam, że po prostu dzieci wzbudzają we mnie takie uczucia, no takie, one są prawdziwe, tak? One są po prostu prawdziwe i bardzo, bardzo je lubię. Justynko, bardzo cię pozdrawiam. Bądź spokojna, wszystko jest okej. Natomiast i mam wpływ na dzieci. Na czym to polega, drodzy państwo? Mam do tego jakiś talent wyjątkowy. Kiedy mam wykład dla dzieci, a ja mam wykłady dla dzieci i wykładam na przykład nie o takich rzeczach tutaj, jak mówię wam, tylko mówię na przykład im, jak robić sobie notatki, jak organizować prace domowe, żeby takie rzeczy, ja potrafię to robić, słuchajcie, i robię to bardzo dobrze, myślę, bo zbierałem, bo to już dawno tego nie robiłem, super recenzje. Na przykład jak się uczyć, jak pamięć sobie ćwiczyć, takie różne mam. Słuchajcie, kończy się wykład i one ruszają za mną jak małe kaczęta za swoją panią matką. Ja naprawdę myślałem, że jest to przypadek, ale naprawdę tak jest. Traktują mnie dzieci jak jakiegoś przewodnika i po prostu za mną idą. Ja pamiętam, miałem taką sytuację w Zakopanem. Chyba wrócę do Zakopanego. Tutaj też się kłania moim przyjaciołom, którzy organizują te spotkania. Przepraszam was, że miałem taką przerwę. Postaram się wrócić i będę miał zajęcia z tymi dzieciakami, naprawdę. Obiecuję, że to zrobię. W każdym razie ja pamiętam taki moment, kiedy ja zakończyłem spotkanie z dziećmi. Miałem taki, cały dzień ich miałem na wiecie, to utrzymać uwagę dzieciaków to nie jest tak łatwo, tak? A ja ich kilka godzin, te zajęcia miałem chyba przez 5 godzin albo nawet więcej. I zakończyłem te zajęcia i po prostu szło za mną grupa chyba z 200 dzieci. To było co? To było przeżycie naprawdę mistyczne. Słuchajcie, no, każdy do czegoś talent ma. Ja po prostu mam jakiś kontakt z tymi dzieciakami niezwykły i w każdym razie w dzieciach, proszę państwa, można zobaczyć cały świat, wielką tajemnicę tego świata. I ja zawsze powtarzam, że dzieci, które pamiętają swoje poprzednie wcielenia i z nimi rozmowy, jest to nieprawdopodobna sprawa. To jest, nie ma w ogóle porównania, żadne UFO tam, duchy, coś, ja wszystko to uważam, że to jest gdzieś tam w kolejności dopiero, a to spotkanie z dzieckiem, które pamięta swoje wcielenie, to jest taka moc, że to się w głowie nie mieści, naprawdę. Dzisiaj będzie, proszę państwa, o tym, że dzieci widzą duchy, ale zanim o tym, to
muszę wam jedną rzecz tutaj powiedzieć, drodzy moi państwo. Mianowicie dzisiaj będzie trochę więcej ludzi z fundacji. I zobaczycie, ja się tego obawiałem, że i tak najciekawsze rzeczy będą mówili ludzie z fundacji, wcześniej czy później, bo ta grupa, która tutaj działa na okręcie Nautilus, wiadomo, że oni widzieli więcej, widzieli rzeczy, nie, no, których... Zobaczycie, że tak będzie. Ja się zawsze tego obawiałem, że wcześniej czy później nasze historie i tak będą najciekawsze. Na początek Jakub, dlatego że on mi przypomniał, miał nie być o UFO, ale będzie króciutko UFO. Króciuteńko, dobrze? Malutko. Wczoraj była taka, chyba wczoraj to było tak, kiedy ja opowiadałem o tym, że dwóch kierowców ciężarówki przeżyło bliskie spotkanie, chyba czwartego stopnia bodajże, trzeciego to na pewno, z załogą obiektu UFO, który wylądował przed nimi w postaci takiego księżyca, i oni potem się obudzili 50 kilometrów dalej, byli zamienieni, czyli ten na miejscu kierowcy był na miejscu pasażera, pasażer był na miejscu kierowcy, mieli koszule zamienione, tak, no bo i ten, który był za kierownicą, w takiej pozycji po prostu na pierwszym biegu ten samochód powolutku jechał. Nieprawdopodobna historia. A zadzwonił do mnie Jakub i powiedział: słuchaj, ty zapomniałeś o ważnej rzeczy, o bardzo ważnym elemencie tej historii. A ja sobie przypomniałem wtedy, że jeszcze jest jedna sprawa, o której on nie pamiętał i o której ja sobie przypomniałem, i mówię: wiesz co, to zróbmy tak, że nagraj mi taką krótką swoją wypowiedź, ja ją zamieszczę tutaj. Mam nawet fajną grafikę do tego, tak, ci kierowcy tam i ten lądujący obiekt UFO. I tak się właśnie stało. Jakub nagrał taką wypowiedź, którą pozwólcie państwo, że teraz posłuchamy. Po raz kolejny tutaj chciałbym zabrać głos a propos przytoczenia relacji sprzed kilkunastu, czy tam około 20 lat. Tym razem chodzi o tych kierowców ciężarówki, którzy się obudzili z czasem no, wiele kilometrów dalej od miejsca, w którym byli poprzednio. Faktycznie kilkanaście lat temu już o tym mówiłeś i wtedy jeszcze ci kierowcy potwierdzili jeden ciekawy fakt, mianowicie, że oni sobie potem przypomnieli, że jak już się tam ocknęli te ileś tam kilometrów dalej, to oprócz tego, że mieli zamienione siedzenia, znaczy w tym sensie, że jeden siedział z lewej strony, a drugi z prawej, odwrotnie niż poprzednio, oprócz tego, że mieli koszule na zajem zamienione, to jeszcze oni byli przekonani, że ktoś siedział między nimi, że ktoś inny jeszcze wsiadł do ciężarówki, siedział między nimi i oni z nim rozmawiali. Tylko że nie byli w stanie sobie w ogóle przypomnieć, jak on wyglądał i o czym rozmawiali. Ale byli obydwoje przekonani, że faktycznie no, ktoś tu między nami był i my rozmawialiśmy z tą osobą. I druga sprawa, że po tym wydarzeniu się okazało, że ci obydwaj kierowcy mają z tyłu jakiś znak na plecach czy na ramieniu i ten znak zniknął bodajże po dwóch tygodniach, ale mieli taki sam znak. Ale z tym człowiekiem między nimi to pamiętam, że wyraźnie oni zaznaczali, że pamiętają na pewno ktoś między nimi siedział. No i fantastycznie, że Kuba, przypomniałeś sobie o tym. Rzeczywiście oni pamiętali, że ktoś był pomiędzy nimi, no ale tutaj jeszcze jest ten element taki, że oni mieli i obaj panowie mieli ten znak. On był tutaj, na karku, w tym miejscu mniej więcej, nie będę się teraz odwracał, ale mniej więcej wiecie. Znak był taki sam, ten sam kształt, czerwony znak. No i gdzieś tak mniej więcej przez dwa tygodnie był ten znak, potem zniknął u jednego i u drugiego, co oznacza, że na pokładzie tego statku, na pewno byli na pokładzie obiektu, albo cała ta ciężarówka była wzięta i przeniesiona 50 km dalej, na pokładzie coś tam mieli jakieś robione coś, jakiś eksperyment, czy tam coś im tam sprawdzali, albo coś im zostawili, bo też jest możliwe, że mają implanty w sobie, to wiecie państwo, to jest prawda przecież, to nie są jakieś tam bajdurzenia o tym, że oni zostawiają implanty i potem te implanty to są takie malutkie nadajniki, które tam no, jakoś się interesują tymi ludźmi, z którymi się spotkali. Także tego wykluczyć też nie można. Proszę państwa, dzisiaj powiedziałem wam, że będzie o dzieciach i o tych dzieciach zaraz do nich
Właściwie już teraz możemy do nich przejść i że będzie trochę ludzi fundacji. Czas na kolejną osobę z fundacji Nautilus, czyli naszego drogiego Łukasza. Łukasz przysłał mi kartkę taką z mediów społecznościowych, taki obrazek, a ja powiedziałem: Łukasz, wiesz co, daj może jakiś komentarz do tego. Ja to chętnie zamieszczę tutaj, być może ludzie też z zainteresowaniem posłuchają o tym, jak bardzo niezwykłe rzeczy opowiadają małe dzieci. Małe dzieci, tylko to jest, proszę Państwa, to musi być to maleństwo tak do 5 roku życia, bo potem 6, 7 to przychodzą te emocje związane ze szkołą, tym, z rówieśnikami, i oni już zapominają o tym swoim poprzednim życiu, a wtedy jeszcze pamiętają. I Łukasz zgodził się, nagrał taką krótką wypowiedź, którą pozwólcie Państwo, że teraz także posłuchamy. Rysowany i prześmiewczy, ale opiera się na rzeczywistych zdarzeniach. Dzieci rzeczywiście potrafią zadziwiać swoich rodziców i opowiadać o świecie, w którym byli już kiedyś dorosłymi ludźmi. Mieli swoje domy, samochody czy jakieś elementy wskazujące na dawne czasy. No, świetnym przykładem jest tutaj Marcinek, który pamiętał, jak był rycerzem. Mam teraz taką sytuację w życiu, że rok temu urodziło mi się dziecko i moja małżonka korzysta z różnych wskazówek na dedykowanych forach dla mam w internecie. Co chwilę cytuję mi relacje młodych mam, które pytają przestraszone, tu cytuję: drogie mamy, czy wasze dziecko też opowiada o tym, jak było dorosłe i że na przykład zginęło na wojnie, jestem przerażona. Albo inny przypadek, kiedy dziecko rozpoznało zegarek, który był przekazywany w rodzinie z pokolenia na pokolenie i stwierdziło: pamiętam ten zegarek, jak byłem duży, był mój, ale oddałem go mojemu synowi. I takich przypadków jest dużo więcej. I na obecną chwilę zdecydowana większość w nie nie wierzy, ale myślę, że to kwestia czasu, kiedy uwierzą. Na pewno takie przypadki dla rodziców są elementem budzącym i zmuszają trochę do czytania, do zdobywania wiedzy, co powoduje, że w końcu trafiają do nas. Do Fundacji Nautilus na przestrzeni lat napłynęła ogromna ilość takich historii. Sam pamiętam wiadomość przesłanej od wystraszonej nauczycielki spod Łodzi, która opisała indywidualne korepetycje z jednym z dzieci. To były początkowe lata szkoły podstawowej. Dziecko ewidentnie zaufało nauczycielce i na spotkaniach opowiadało, że było już duże, że żyło w Polsce, pamięta swoją rodzinę. Co prawda to było dawno, ale nie wie, co ma o tym myśleć, bo rodzice go nie wierzą i mówią, że to bzdury. No i to są takie przypadki, kiedy musimy uspokoić taką osobę, bo ta nauczycielka też była trochę zszokowana, nie wiedziała, co z tym zrobić. Musimy też odrobinę pokierować, aby poradziła sobie z sytuacją. No bądźmy szczerzy, pedagodzy nie są szkoleni, jak reagować i co odpowiadać dziecku, które twierdzi, że już żyło na tej planecie. Myślę, że warto zachować otwarty umysł, a szczególnie warto wspierać ludzi, troszeczkę wyjść z empatią dla tych, którzy stykają się z tymi historiami po raz pierwszy. No i w razie konieczności przekonać ich, że to powszechny przypadek i nie należy się tego bać. A jeśli potrzebujecie wsparcia, to oczywiście piszcie do nas. Tak, tyle Łukasz Bartecki z naszej fundacji. Jak Państwo widzicie, sprawa dzieci, które pamiętają swoje wcześniejsze wcielenia, to jest zjawisko bardzo powszechne, występujące masowo. To nie jest tak, że to są pojedyncze przypadki. Tak naprawdę, jak Państwo będziecie mieli, tylko trzeba mieć wyczulony słuch. Trzeba mieć wyczulony słuch i gwarantuję Wam, że traficie na taką historię. Jeszcze, ponieważ my, ludzie fundacji, mamy taki właśnie wyczulony słuch, to pozwólcie, że jeszcze jeden przykład, dowód na to, tym razem Bartek z Wybrzeża, pozdrawiamy Gdynię, Bartku, i opowiedział o tym, jaką rzecz usłyszał sąsiad od swojego małego synka, a dotyczyła to ta rzecz nieba i piekła. I powiedział ten dzieciak bardzo ciekawą i trafną rzecz. Jest piątek, 12 listopada 2021 roku. Jesteśmy w
miejscu, tajnym naszym miejscu Fundacji Nautilus, w którym lubimy spędzać czas nad Wisłą. Chciałbym przy tej okazji opowiedzieć o pewną historię na temat reinkarnacji, którą po prostu miałem przyjemność usłyszeć w bardzo prosty sposób. Po prostu był to dziecko sąsiadów podczas zabawy w ogrodzie z drugim kolegą. Oni tam z pistoletami ganiali sobie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie ten kolega do niego podszedł i powiedział: a teraz cię zastrzelę i pójdziesz do piekła. Na to ta dziecko sąsiadów odparło temu koledze: nie pójdę do piekła. A ten jego kolega powiedział: jak to nie? Jesteś niegrzeczny, więc pójdziesz do piekła, jak umrzesz. Na to odpowiedział to dziecko tych sąsiadów, nazwijmy go Łukasz, żeby było prościej, że nie pójdę do piekła, ponieważ teraz się urodziłem i jestem mały, ale jak będę stary i umrę, to pójdę do nieba. A skąd wiesz, że pójdziesz do nieba, a nie do piekła? Bo w niebie jest Bóg, który wszystkich ludzi bardzo kocha i nie pozwoli ich skrzywdzić. Czy są dobrzy, czy źli, wszyscy idą do Boga, a później rodzą się ponownie i są znowu mali, a później są starzy. Jest to taka krótka historia powiedziana przez dziecko, która skupiła moją uwagę i od razu sobie pomyślałem, że dotyczy to po prostu reinkarnacji, jednego z tematów, którym zajmuje się po prostu Fundacja Nautilus. I chcieliśmy Państwu tą krótką historię przekazać. Dziękuję bardzo. No tak, ja zawsze uważam, że jeżeli ktoś chce się przekonać, że jest reinkarnacja, powinien rozmawiać z dziećmi i słuchać tego, co dzieci mówią. Małe dzieci, wcześniej czy później, a raczej wcześniej niż później, natrafi na takie dziecko, które mu powie, że... Bo ja już byłem duży, jak ja byłem duży, to ja miałem samochód, ale nie taki jak ty, tylko trochę większy, tak powiedział do mojego sąsiada jego syn. No i co, proszę państwa, tak? Szukacie wtedy, gdzie on tam się dowiedział, wymyślił, bo dziecko ma fantazję, tak, ma fantazję. Proszę państwa, rzeczy, które dzieci pamiętają, bardzo precyzyjnie pamiętają. Ja tutaj spróbuję przedstawić wam historię, tylko nie teraz, za jakiś czas. Historię dziewczynki, która pamiętała swoje imię, nazwisko, męża, dzieci, śmierć, okoliczności, wszystko, tak? Udało nam się to zweryfikować częściowo, bo były rzeczy, których nie byliśmy w stanie po prostu sobie poradzić, bo wiecie, że dotarcie do dokumentów też to nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza kiedy ja nie mam żadnych tutaj uprawnień takich, no ale mimo wszystko nam się udało przynajmniej okoliczności śmierci w poprzednim wcieleniu ustalić tej dziewczynki. No jest reinkarnacja, no jest, no proszę państwa, no jest, no. No, nie poradzicie na to. Ta reinkarnacja wpływa na wszystko, wpływa na każdą rzecz, na to, jak na poglądy polityczne też wpływa, bo wiedząc o reinkarnacji, trudno, proszę państwa, reprezentować obóz Siła Duma, tak? No bo ten obóz Siła Duma ma wrogów, tak? I musicie sobie zdawać sprawę, że Siła Duma może się w tym obozie, który wrogowie, tak? No, tak to jest po prostu. To musi być lekcja dokończona, ale ja o tej sile dumie i o tym, jak bardzo ta wiedza i to moje dziwne życie niezwykłe, niewątpliwie, wpłynęło na moje poglądy też, na wizję świata i jak bardzo zmieniłem swoje poglądy, jak zrozumiałem, zobaczyłem absurdy, kłamstwa, jakieś fałsz i fałszywą drogę. Jak to u mnie było? Ja wam o tym wszystkim będę opowiadał tutaj w tych audycjach, dlatego myślę, że te audycje są ważne. Jeden łyk kawy i jedziemy dalej. Teraz, właśnie, czekajcie, wiecie, tą kawę się napiję, ale najpierw zapowiem tutaj jedną rzecz, mianowicie dostajemy bardzo dużo wiadomości, SMS-ów, głównie ja dostaję, no nie dostajemy, dostaję ja, tak, i przepraszam, jeżeli jeszcze nie macie odpowiedzi,
będzie dobrze. Przepraszam, ja muszę w tej chwili poszczególne rzeczy w swoim życiu jakoś tam ustawiać, żeby miały sens i będą odpowiedzi, także jeżeli nie było, to jeszcze raz przepraszam, będzie. Wiadomość była taka. Witam, chcę się podzielić opowieścią mojej koleżanki. Zmarł jej mąż, syn z jego 4,5-letnim synkiem pojechali na cmentarz na drugi dzień, żeby mu pokazać, gdzie leży dziadek. No, wiadomo. I wracają autem do domu. W pewnym momencie, tutaj dziecko, imię pada, ale już powiedzmy, że to dziecko, woła do swojego taty. Tato, zatrzymaj się, bo dziadek Janek nas goni. To znaczy, że go widział, jak biegnie za autem. Pozdrawiam i bardzo lubię pana audycję. Bożena, i tutaj numer telefonu. Zadzwoniłem. Posłuchajmy tej rozmowy i zobaczmy, bo będziecie mogli mnie oglądać w trakcie rozmowy. Już wiem, jak to robić, żeby dobrze było, żeby nie było widać, przynajmniej jak ktoś nie chce, żeby się pokazać, a żeby można było też słuchać rozmowy na dobrym poziomie jakościowym. Także zapraszam. Czyli tak, napisała pani wiadomość do mnie. Tak. O wydarzeniu, które miało miejsce, kiedy to było? Niech pani mi powie. 15 lat temu, dokładnie, właśnie w lutym mija 15 lat to było. Miało zdarzenie. 15 lat temu, no to sporo tak. Czasu temu. Pamięta no, pani sporo. Ten dzień? Pamiętam wyraźnie. Jak dzisiaj. Tak, pamiętam jak dzisiaj. No to proszę tak. Nam opowiedzieć, jak to było. No więc zmarł przyjaciel mojego męża, no byliśmy na pogrzebie, syn też, ale syn jego nie chciał brać swojego syna, który miał 4,5 roku na pogrzeb, więc wziął go na drugi dzień. No tak, bo no branie pokazał... dzieci, no to jest tak, na tak, pogrzeb się raczej nie powinno, tak. Tak, mhm. Więc pokazał mu, tu leży dziadek, no i tam powiedział, że właśnie w tym miejscu, no i wracają. No i w pewnym momencie jak wracali, syn się odwraca i krzyczy. Tata, zatrzymaj się, dziadek Janek za nami biegnie. No w ogóle jak ja to mówię, to mam ciarki, bo ja go widzę po prostu, jak biegnie za nimi. No, czyli widział, po prostu widział jego ducha. On pokazał miejsce, gdzie to było, znaczy gdzie widział biegnącą tak, sylwetkę, tak. Tak? Tak, to znaczy nie, pokazał grób, no i wracali teraz do domu, jadą samochodem. No i w pewnym momencie ten mały się odwraca i mówi, tata, dziadek Janek za nami biegnie, zatrzymaj się. No, dziecko nie skojarzyło, że dziadek nie żyje, po prostu widział tego dziadka, jak biegnie za tym samochodem. Jak zareagowali ci ludzie, kiedy ten dzieciak to powiedział? Powiem szczerze, że nie wiem, no na pewno nie zatrzymali się, nie wiem, bo to mi opowiadała tam moja koleżanka, tą historię, więc no nie wiem, jak zareagowali, nie wiem, tego to już nie wiem. Ale jeżeli chodzi o prawdziwość, jest pani przekonana, że tak rzeczywiście było? Tak, tak. Ona mówi, że no była zszokowana, że on w ogóle widział. Tak, to jest na pewno prawdziwe. Niesłychane. Ja wie pani, miałem taką też podobną historię, tutaj też ludziom opowiem o tym, jak to dziecko też wskazywało okno i mówi, o tam stoi dziadek. Mówi, że jestem dobry chłopiec. Tak, ja tutaj taką też historię opowiem. Wie pani o tym, że dzieci widzą, prawda? Widzą więcej. Tak. Do 5 lat. Może do 5 lat, tak. Tak, potem to zanika. Tak. Tak samo no jest. To dziecko było takie właśnie, do tej pory jest taki, no on już jest na studiach, ale jest no takim, no dobrym chłopcem, że tak powiem, wyciszonym, takim, uczy się bardzo dobrze. Także no ja wierzę w to. Też ciekawa rzecz, że powiedział, że dziadek za nami biegnie, tak? Tak, biegnie dziadek i tata, zatrzymaj się, bo dziadek biegnie, tak. No, przerażająca historia, ale jednocześnie bardzo budująca, bo udowadniająca to, o czym wiemy, że oni są tam, po tamtej stronie, tak rzeczywiście, tak, po prostu tak. No, są. Tak, dziadek chciał pokazać, tak, że właśnie oni tam byli, bo gdyby to tak nagle jechał gdzieś na wycieczkę, no wiadomo, że dziadek nie będzie za nim biegł, ale był w tym miejscu, no i dziadek jakby się pokazał, no tak ja to rozumiem. No dobrze. On tam... Dobrze, pani Bożeno, bardzo się cieszę, że pani opowiedziała tę historię. Słucha pani tych moich audycji. Dziękuję. Tak, słucham, tak. Wie pani, że to są prawdziwe rzeczy? Nie,
Tak, oczywiście, tylko no, nie słucham wieczorem czasami, tylko rano. Rano to jest taki na dzień dobry pana audycję. No to się bardzo, bardzo cieszę, bardzo pani dziękuję, że pani mnie słucha. Ja dzisiaj, bo dzisiaj mamy, ojejku, już mi się te daty mylą, dzisiaj mamy czwartek, prawda? Tak, tak, 7. 7 marca, jutro Dzień Kobiet. Tak. No, tak. Wszystkiego najlepszego, ja nie wiem, jak pani tam w ten dzień, ten, ale... No ja następnym dniu to mam urodziny, także... Co? O, no to jest powód do życzeń. To najlepsze życzenia tak. urodzinowe pani składam w takim razie. Dziękuję. A dzisiaj 7 w czwartek, 7 marca, ja tutaj pozwolę sobie właśnie te zaprezentować tę naszą rozmowę i opowiem też o... to będę słuchać. Proszę Dobrze. Słuchać i opowiem też o mojej historii. Dobrze, bardzo Dobre, się panie. Pięknie pani kłaniam nisko, dziękując za to, że pani mnie słucha. Również. Miłego dnia pani życzę. Gdyby coś pani usłyszała, jakiejś ciekawej historii, proszę dzwonić albo napisać maila, tak jak pani zrobiła. Dobrze. Bardzo dziękuję w ogóle za telefon i za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo, do miłego. Dziękuję, do widzenia. Na krawędzi, rozmowy na krawędzi wszechświata. Bardzo mi się podoba, proszę państwa, ta nazwa i to w ogóle na krawędzi. Wiecie, że ja zawsze uważam, że żeby dostrzec pewne rzeczy, trzeba stanąć na krawędzi. Na krawędzi. Oczywiście mówię tutaj o cudzysłowie. W cudzysłowie, tak? Pamiętajcie państwo, że mówi się w cudzysłowie, a nie w cudzysłowie. Już nie dokończę. Żeby zapamiętać prawidłową wymowę, teraz wam dobrą lekcję dam, jaką daję zawsze na spotkaniach z dziećmi też, jak mam zajęcia z dziećmi, które bardzo lubię, jak wiecie. I mówię im tak, w cudzysłowie jak rów w rowie. Tak zapamiętujemy prawidłową, że tak powiem, to sformułowanie, czyli w cudzysłowie jak rów w rowie. W każdym razie, drodzy państwo, historia teraz będzie z mojego życia, dobrze? Bo też na koniec chcę wam coś opowiedzieć niezwykłego, związanego z moim dzieciństwem i historią, która odegrała bardzo jakąś taką rzeczywiście dużą rolę też dla mnie. Mianowicie ja dzieciństwo miałem, jak wiecie, spędzałem je u babci tutaj pod Warszawą, gdzie widziałem te różne dziwne latające rzeczy, rzeczywiście widziałem, ale też miałem wyjazdy na wieś do drugiej rodziny, tak? Druga rodzina, Sztabin, bardzo pozdrawiam wszystkich ze Sztabina, urocza miejscowość, naprawdę urocza, wiecie, mi się te wyjazdy do babci, do dziadka, które tam były razem z rodzicami, mi się jawią po prostu, Suwalskie, województwo suwalskie, jawią mi się tak idyllicznie, tak? Wiecie, że te wspomnienia dziecięce jakoś tak są takie barwniejsze, piękniejsze, tak jakaś, jak taka bajka. I tak mi się, tak i te zwierzęta wielkie były, takie koń był, krówka była, no wszystko to jakoś, i te pola, to tam żeśmy chodzili gdzieś, szczaw rwaliśmy, jedliśmy ten szczaw tam, no to było nie, w ogóle jakaś bajka zupełna. Iwonko, pozdrawiam ciebie serdecznie, dzisiaj z Iwoną rozmawiałem, bo chciałem właśnie ustalić pewne szczegóły związane z Robertem, ale się okazało, że ja więcej pamiętam niż ona, także ona się dzisiaj dowie z tego programu o okolicznościach śmierci Roberta. Dobrze, proszę państwa, powiem wam w każdym razie tak, wszystkich pozdrawiam moich ludzi w Sztabinie, tak? I Wojtka, i Marylę, i Bożenę, i Ulkę, i Roberta, i wszystkich, nie będę was wymieniał, dobrze? Kochani, wiecie, że jestem z wami cały czas, jestem jednym z was w ogóle. I tam, słuchajcie, przyjeżdżałem do babci i dziadka, oczywiście babcia i dziadek już nie żyją. I był tam, tworzyłem taką bandę swoją, tak? W tej bandzie była Iwonka, którą rozmawiałem, która mnie ogląda. No i też był Robert. Robert to był mój imiennik, ale młodszy ode mnie, który mieszkał po prostu też tam w okolicy i przychodził, żeby się bawić z nami, tak? Ja zawsze on miał braci bliźniaków dwóch.
Ja zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak bardzo odważny jest ten chłopak. Ja nie miałem takiej odwagi, żeby nocą przez las iść tam, bo on tam mieszkał za lasem, trzeba było się przejść. On nie miał problemu. Ja miałem tam 9 lat, on był troszeczkę młodszy ode mnie, tam miał powiedzmy 7. Wiecie, że to jest przestrzeń kosmiczna wtedy, w tym wieku, tak? 2, 3, 1 rok jest po prostu ten, no ale, ale imponował mi bardzo. Bardzo mi imponował. I słuchajcie, jest taka sytuacja, że on ma 12 lat. Ja dzisiaj jak rozmawiałem z Iwoną, to żeśmy ustalali mniej więcej, ile on miał w momencie śmierci, ale chyba to miał właśnie 12 albo 13 lat. Chyba może i 13 miał. W każdym razie on, słuchajcie, wraca ze szkoły do domu i do swoich znajomych, z którymi wraca, idzie do domu, mówi: słuchajcie, czy wy widzicie te smugi, które są na takim pagórku, tak, jakieś takie smugi. On patrzą się na ten pagórek, mówią: co ty mówisz, tam niczego nie ma. On mówi: no jak to nie, jak tam jest taka smuga, która jest jasna smuga. To było tuż przed jego śmiercią. Dlaczego tak jest? Dlatego, proszę Państwa, że tuż przed śmiercią się pewne rzeczy otwierają w nas i ludzi, niektórych z nas, i ludzie zaczynają widzieć no, ten świat, który jest ukryty przed naszymi oczami, w tym właśnie duchy i jakieś takie byty różne, niematerialne. I on, słuchajcie, to mówi, budzi to oczywiście zdumienie jego przyjaciół tych ze szkoły, którzy z nim wracają, oni niczego nie widzą. Po czym jest... To jest maj w ogóle, to był maj i to było, słuchajcie, no już w roku, w tej chwili nie chcę strzelić tutaj z błędem, ale to było, no myślę, że 40 lat temu, 45 lat temu, myślę, że coś takiego mniej więcej. No 40 lat temu, nie przesadzajmy, 40 lat temu to było. No i słuchajcie, jest taka sytuacja niezwykła, że on ma sen. Ma sen w nocy, śni mu się wujek, który zmarł pół roku wcześniej. I ten wujek, no, jest uśmiechnięty, pyta go, jak tam u niego, jak on się czuje, on mówi, i dostaje od niego informację, mówi: słuchaj, ja po ciebie przyjdę, wiesz, bo twój czas już przyszedł, ja po ciebie przyjdę, to będzie bardzo niedługo, także niczym się nie martw. Kończy się sen, on opowiada ten sen swoim rodzicom, budzi to przerażenie. No wiecie Państwo, kiedy dzieciak mówi, że dzieciak, no bo wtedy on miał 13 lat, tak, no, mówi, że po prostu przyśnił mu się wujek, który zmarł wcześniej, tam pół roku wcześniej, i mówi, że po niego przyjdzie, no to wiadomo, że rodzice w ogóle zakazują mu opuszczania domu, tak, żeby nie było zminimalizować ryzyko jakichś wypadków czy coś. Ale jego bracia następnego dnia namawiają go, żeby poszedł z nimi nad rzekę. No, rzeka tam w okolicach Sztabina, to jest Wieprz, o ile pamiętam. Idą nad tą Wieprz czy Biebrze, no już nie pamiętam, ale w każdym razie jakaś taka właśnie rzeka, chyba Wieprz bodajże. I słuchajcie, idą nad tą rzekę, namówili go, to byli młodsi bracia, i z tego, co ja pamiętam, bo wiecie, to już było tyle lat temu, tak, ale jeden z tych braci jakoś wpadł do wody i rzuca się na ratunek Robert, i jednocześnie się rzuca na ratunek pies takiego dozorcy, który jest niedaleko, tam obserwował tą całą scenę. Pies także wbiega do wody, w ogóle też jakaś niezwykła historia. I ten dzieciak mały się chwyta tego psa i zostaje na brzeg wyciągnięty, natomiast Robert już nie wypływa, Robert się utopił. Wiecie Państwo, to jest niebywała rzecz, że on się utopił, bo on świetnie pływał, to raz, ale dwa... że w tym miejscu, drodzy Państwo, gdzie był ten, ta rzeka, gdzie on się tam, no, doszło do tego incydentu, tam naprawdę nie było głęboko. Ja potem rozmawiałem z moją rodziną i żeśmy, wiecie, no, rozmawiali o tym, że naprawdę to jest wręcz jakaś rzecz mistyczna, nieprawdopodobna, że tam się utopił ten Robert. I wiecie, ta historia pokazuje przeznaczenie, siłę i moc przeznaczenia. Niewątpliwie ta śmierć była mu przeznaczona, po prostu mu była. Nie tylko, że ta historia z tym wujkiem, który mu się przyśnił i powiedział, że przyjdę po ciebie, ale także ta historia, że on widział te byty, tak? Widział te byty. A jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem teraz, że
On bał się spać w nocy. On mówił rodzicom, że ktoś przychodzi do niego. To było tuż na kilka dni przed śmiercią. Ja wam teraz nie powiem, czy to było tuż przed śmiercią na dzień, czy jeszcze kilka dni. To się wszystko działo tuż przed. Że on mówi, że ktoś przychodzi, że on widzi jakieś cienie, jakieś takie rzeczy w pokoju, że on się po prostu bał w pokoju przebywać sam. Powiedział o tym rodzicom i dlatego była taka reakcja rodziców, że mu zabronili... zabronili go mu wychodzić z domu wręcz. A to tak dokładnie jest, że przed śmiercią, drodzy Państwo, się po prostu pewne rzeczy otwierają. Jakby my, nasza dusza się przygotowuje do tego, żeby wkroczyć do krainy światła. I ona już wcześniej wie. I dlatego na przykład starsi ludzie w hospicjach, tuż przed momentem odejścia, mówią takie rzeczy do swoich rodzin, że słuchaj, ja już rozmawiałem ze zmarłym mężem, on tutaj przyszedł do mnie, widziałam go. Takie rzeczy. I oczywiście są to traktowane takie wypowiedzi tych ludzi jako fantazje, jakieś bajdurzenia. To nie jest tak. Po prostu się otwiera jakiś kanał i się już człowiek przygotowuje do przejścia do krainy światła. Jeszcze wam powiem, że tutaj też są rzeczy związane z tym, że pojawia się tak zwana biała aura nad człowiekiem. To jest tuż przed momentem śmierci. I wy tego nie widzicie, ja tego też nie widzę, ale jasno widzę, ludzie obdarzeni darem postrzegania pozazmysłowego mogą to zobaczyć i też o tym zrobię audycję, obiecuję, dobrze? Tych audycji obiecanych jest już trochę, ale na pewno dołączę o tym audycję. I jeszcze wam powiem na koniec jedną rzecz. Dzisiaj trochę więcej mówię, co? Ale to chyba, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że to też jest ciekawe. Powiem wam o tym, że a propos tego, że dzieci widzą duchy zmarłych, i to też to jest też taki wiek, no właśnie do 5 lat mniej więcej, potem to się odcina. I też w tym sztabinie, pozdrawiam wszystkich ze sztabina jeszcze raz, była taka sytuacja, że mój dziadek, mój stryjek, tak? Ojejku, ja to, tak, mój stryjek, dobrze. Stryjek, czyli brat mojego ojca, tak, który jest, był moim chrzestnym, miał córkę, ma córkę, miał, już niestety nie żyje wujek Henryk, już nie żyje, nie ma go z nami, no ale proszę Państwa, jego wnuczek był jego ukochanym wnuczkiem, tak, ukochanym, absolutnie ukochanym. I kiedy zmarł wujek Henryk, to w tym momencie ten wnuczek mówił, że no na przykład widzi dziadzia, tak, widzi dziadzia i dziadzio mu powiedział, jesteś dobry chłopiec, tak mu powiedział dziadek, tak, chociaż dziadek już nie żył, też to opowiadała mi, to informacja dla mojej rodziny, opowiada mi o tym Bożena, tak, a wiem o tym, że tak było, bo wiem, że tak było. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj taki program też łączony, trochę dziwny, jutro znowu będzie UFO, wybaczycie mi to, co? Ale tam czytałem te komentarze, że wam nie przeszkadza o tym UFO, bo ja po prostu mówię, ja się nie zamienię w jakieś tutaj ufologiczne kanały, bo to jest koszmar, to nic z tych rzeczy, nie wciągniecie mnie, że będę tylko od UFO, ja chcę, mnie to interesują szerokie rzeczy, powiem nawet więcej, jeszcze wam jedną rzecz powiem, że więcej się dowiaduję i poznałem na przykład moc, historię z Saibabą chociażby, albo te rzeczy z reinkarnacją. To UFO mi się wydaje w ogóle, tak, no ciekawe, przylatują, owszem, tak, ale to takie jest, no, któreś na którymś miejscu z rzędu, jeżeli chodzi o ważność, no. Dokładnie tak jest, ale jutro mam nadzieję, że będzie UFO. Spróbuję się połączyć z moim serdecznym kolegą, nie będę wam zdradzał kim, ale porozmawiamy o tym, czy obcy mogą chodzić między nami po ulicach. Otóż nie mogą, ja to twierdzę stanowczo. Dlaczego tak jest, to też wam wyjaśnię. Chociaż oczywiście, rzeczywiście obcy mogą wyglądać tak samo jak my i wyglądają bardzo często identycznie jak my. Wyobraźcie sobie Państwo, że siedzicie z kimś w kawiarni, ktoś się dosiada do was, patrzycie mu w oczy i sobie nie wyobrażacie, że rozmawiacie z człowiekiem z gwiazd. Myślicie, że to jest taki zwykły człowiek, a to jest człowiek z gwiazd. Drodzy Państwo, dzisiaj kończymy. Życzę wam miłego wieczoru. Ci, którzy oglądają mnie w ciągu dnia, miłego dnia. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Niech moc będzie z wami. Jutro o 20:00.
Będę znowu. Będę znowu. Do zobaczenia.